zabijania. Przestał zabijać na okres około 2 lat, po czym zmodyfikował swoje modus operandi poprzez to, że nie atakował starszych kobiet, zaczął atakować dzieci, a nadto jego sposób, sam sposób zabijania różnił się nieco od sposobu poprzedniego. Pierwotnie dokonywał on zabójstw jednym pchnięciem noża, natomiast widać było zmiany jego modus operandi po tym, że dokonywał tak zwanego overkillu. Materiał, którym dysponowali śledczy, był niezwykle skąpy. Wszystko, co mieli, to niezbyt dokładne opisy przestępcy podane przez niedoszłe ofiary i dane uzyskane z Zakładu Medycyny Sądowej. Przede wszystkim nie można było ujawnić żadnych śladów na miejscu zdarzenia. Jedynym ujawnionym śladem był ślad traseologiczny na miejscu zabójstwa 11-letniego chłopca na kopcu Kościuszki, ale diametralne znaczenie miała tutaj infiltracja środowiskowa i rozpracowanie operacyjne, po prostu środowiskowe. W tym momencie, kiedy świadkowie złożyli pierwsze zeznania określające sprawcę, w zasadzie wizerunek sprawcy, i to ten fizyczny wizerunek, to znaczy wiek, płeć, jego rozwój fizyczny i, co było istotne, ubiór. Tarcza szkolna, po której można było domniemywać, że sprawcą tych napadów, a później też sprawcą zabójstw, jest jedna i ta sama osoba wywodząca się z jakiejś grupy szkolnej. Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki. Mam cień, widziałem, obejrzałem się. Mam cień siny na śniegu. Mam płaszcz za duży, ciemniejszy od spodni. Mam w płaszczu narzędzie. Przełom w śledztwie nastąpił za sprawą młodej dziewczyny, studentki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i zarazem członkini sekcji strzeleckiej Klubu Sportowego Krakowia, która zgłosiła się na milicję, zaniepokojona dziwnym zachowaniem swojego klubowego kolegi. Zeznania koleżanki, która zdecydowała się zdradzić tą przez pewien moment i wspólną tajemnicę, zadecydowała już o konkretnym podejściu i ujęciu sprawcy. Dziewczyna opowiedziała milicjantom, że sprawcą morderstw może być jej młodszy o kilka lat kolega z klubu. Uczeń Technikum Energetycznego w Krakowie, Karol Kot. Oboje należeli do sekcji strzeleckiej. Tam właśnie się poznali. Od czasu do czasu spotykali się jednak także poza klubem sportowym. Kot traktował ją jako swoją dziewczynę. Starał się nakłonić ją do bliższego kontaktu, ale ona trzymała dystans. Kiedyś, podczas wspólnej wyprawy za miasto, chłopak zachował się w sposób mogący budzić poważny niepokój. Podczas rozmowy niespodziewanie rzucił się na nią z nożem i groził śmiercią. Dziewczyna nie potraktowała tego wtedy poważnie. Pomyślała, że to po prostu głupi i niesmaczny żart. Nawet już później, gdy zaczął jej się zwierzać i opowiadać o swoich morderczych zamiarach i krwawych wyczynach, przyjmowała to raczej jako wytwór wybujałej wyobraźni nastolatka. Ale kiedy Kot opowiedział jej o ataku na 7-letnią dziewczynkę, a prasowe doniesienia potwierdziły, że mówi prawdę, postanowiła dłużej nie zwlekać z ujawnieniem swoich podejrzeń. Karolem Kotem zainteresowała się milicja. Wyglądało na to, że już przed maturą, bo matura miała miejsce, nie pamiętam wtedy, czy to się w czerwcu zdawało, czy na koniec maja. W każdym razie wtedy już było wiadome, że on sobie chodził na wolności, ale pod obserwacją. I pozwolono mu, z tego co wiem, to celowo pozwolono mu zdać maturę, bo równie dobrze mogli go zatrzymać już przed maturą.
nikt w klasie, w której byłem w szkole, w technikum energetycznym, nie przypuszczał, że sprawcą tych zajść w ogóle i tych przestępstw był członek klasy, kolega z klasy. Karol Kot znany był wśród kolegów z zamiłowania do opowiadania nieco krwawych historii. Nikt z otoczenia nie był jednak w stanie uwierzyć, że ten miły młodzieniec naprawdę był zdolny do zbrodni, o których tak wiele, często i z pasją opowiadał. Na pytanie, czy to właśnie Kot jest poszukiwanym wampirem, miało odpowiedzieć dalsze dochodzenie. Sam podejrzany do winy się nie przyznawał. Mimo iż Karol Kot został zatrzymany, został przesłuchany, to jednak istniała kolejna, najważniejsza w procedurze karnej rzecz do zrobienia, a mianowicie udowodnienie mu sprawstwa. A to nie mogło być takie proste, mając tak skąpy materiał dowodowy. Żadnych śladów na miejscu zdarzeń, żadnych świadków bezpośrednich tego zdarzenia poza osobami, które nie zostały zabite. Natomiast te osoby nie miały możliwości wskazania tak dokładnego opisu osoby, która ich napadła, żeby było to w jakimś możliwym maksymalnie stopniu do wykorzystania przez śledczych. Już po zatrzymaniu Karola Kota śledczy stanęli przed nie lada problemem. Materiał dowodowy był bardzo skąpy, a sam podejrzany nie przyznawał się do winy. Przełom nastąpił, gdy skonfrontowano go z niedoszłymi ofiarami. Wszystkie jednoznacznie wskazały na Karola Kota. I ten w końcu przyznał się do winy. Wtedy śledztwo zamieniło się w teatr jednego aktora. Karol Kot z lubością wręcz opowiadał o szczegółach kolejnych napadów. Najistotniejszym tutaj momentem było przyznanie się samego Karola Kota, choć jak głosi stara teza jeszcze z czasów rzymskich, że przyznanie jest królową dowodów, ale w postępowaniu karnym nie można tego traktować w ten sposób. Należy udowodnić jeszcze inne rzeczy. I tutaj jeszcze kluczową kwestią były okazania przeprowadzone już w tym etapie postępowania przygotowawczego po wykryciu sprawcy, którym to praktycznie jednoznacznie osoby, które widziały go, mogły rozpoznać. Coś od rana chodziło za mną, gnało mnie, nakłaniało, aby kogoś ugodzić nożem. Zabrałem dwa noże i wyszedłem szukać obiektu. Pomyślałem, że najpewniej będzie zamordować w pustym kościele jakąś starą, modlącą się kobietę. Wpierw zajrzałem do kościoła kapucynów, potem do sercanek. Wszedłem do wnętrza i bezmyślnie czekałem na jakąś starowinę. Gdy uklękła, podszedłem do niej, wyjąłem bagnet i ciosem od dołu dźgnąłem ją silnie w plecy, mierząc na wysokości serca, tak aby cios był śmiertelny. Już nie pamiętam, czy kobieta ta się przewróciła, czy dalej klęczała, ale w każdym razie wydała głośny okrzyk oj. Byłem przekonany, że ją zabiłem. Nie chowając noża do pochwy, tylko pod płaszcz, wybiegłem na ulicę. Była to więc moja pierwsza mokra robota. Tego dnia zajęcia w szkole miałem po południu, a więc po obiedzie normalnie poszedłem do szkoły. Przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, czyli do dwóch zabójstw, czterech usiłowań, przy czym sześciu dalszych usiłowań zarzucono mu w kwestii podpaleń i otruć, których też starał się dokonać w tak zwanym międzyczasie, pomiędzy zabójstwami. Postanowiłem zabijać ludzi, stosując inne metody. Kupiłem truciznę w sklepie chemicznym. Któregoś dnia w barze przy Błoniach zamówiłem sobie galaretkę i piwo. Wziąłem z lady chłodniczej butelkę z octem. Wyjąłem z kieszeni fiolkę z arsenianem sodu i patrząc, czy ktoś nie zwraca na mnie uwagi, wsypałem do butelki z octem. Po wypiciu piwa i zjedzeniu galaretki, zostawiając butelkę z octem, wyszedłem. Dziwiłem się, że nie ma na ten temat wzmianek w prasie. Ja miałem to nieszczęście, że byłem z nim na praktyce. Jako że jak się później okazało,
podczas przesłuchań już w jego sprawie i to po podstawowym nurcie przesłuchań dowiedziałem się o tym, że chciał mnie w sposób ewidentny otruć przy pomocy arsenianu sodu, który mi wsypał do termosa z herbatą, a uratowało mnie w tym wszystkim to, że ten termos był dosyć duży. Jemu się wydawało, że tam jest objętość tego wielka, to znaczy, że tego jest pewno co najmniej z pół litra albo więcej, a tak naprawdę to tam się szklanka herbaty mieściła, to był taki duży wkład termosu. No i to, że on po prostu przedawkował, jak zeznał tam w śledztwie, to było około pół łyżeczki tego arsenianu sodu na szklankę herbaty. No to każdy, kto miał do czynienia z chemią, to wie, że pół łyżeczki na szklankę płynu to jest dosyć cuchnąca substancja, więc ja tego po prostu nie wypiłem. Była to niedziela 13 lutego. Poczułem potrzebę dźgnięcia kogoś. Powziąłem zamiar pojechać na kopiec Kościuszki, bo wiedziałem, że jest tam dużo różnych miejsc, gdzie można spotkać samotną osobę. Miałem zamiar w ogóle kogoś zabić. Zauważyłem wyłaniającego się z mgły chłopca ciągnącego sanki. Powoli szedłem w jego kierunku. Zapytałem go o coś, on odwrócił głowę, chwyciłem go lewą ręką za szyję, a prawą zadawałem ciosy. Po szóstym ciosie poczułem, że leci mi z rąk. Dziwię się ludziom, że narzekają i unikają 13, a tymczasem okazuje się, że 13 może być wspaniałym dniem. Zeznania Karola Kota były wstrząsające. Pokazywały człowieka, który jest nie tylko okrutny, ale i całkowicie pozbawiony jakichkolwiek uczuć. Wszyscy zadawali sobie pytanie, jak to możliwe, że sympatyczny chłopak o nieco dziecinnej buzi stał się takim potworem. Pamiętam go bardzo dobrze, on siedział przede mną. No nie można powiedzieć, że, że był osobą niewyróżniającą się. On się wyróżniał. Z tym, że nikt nie przypuszczał, nawet przez myśl nikomu nie przychodziło do głowy, że to może być on. On się wyróżniał swoim zachowaniem, był przede wszystkim osobą bardzo nadpobudliwą, co się młodzież w tym wieku wtedy, w wieku jakim byliśmy, wykorzystywała, bo jego reakcje były zupełnie nieadekwatne ewentualnie do tego, do sytuacji, w jakiej się znalazł na przykład. Myśmy wiedzieli na przykład, że nagłe szturchnięcie czy połaskotanie go może skończyć się agresją na przykład niebywałą. Karol Kot lubił wojskowy dryl. Marzył o szkole oficerskiej. A jeszcze w technikum zapisał się do ORMO. Uczył się przeciętnie, ale był pilny, więc nauczyciele stawiali go jako wzór. To był takiej budowy dosyć niskiej, można powiedzieć, raczej nie krępej, tylko szeroki, tak bym powiedział, bo on silny specjalnie nie był chyba. Natomiast był sympatyczny na pierwszy rzut oka z twarzy, jeżeli się go oglądało, no to nie można było nic powiedzieć złego o nim, że tak powiem, na podstawie jakiegoś zewnętrznego wyglądu. Natomiast jak się zaczynało z nim rozmawiać już na pewne tematy, które on ciągnął raczej w jednym kierunku albo w ogóle nie rozmawiał, no to wtedy już się widziało coś dziwacznego w tym człowieku. Karol wraz z rodzicami i młodszą siostrą mieszkał w kamienicy na krakowskim Kazimierzu. Był jednak typem odludka i rzadko spędzał czas z kolegami. Nigdy nie byłem u niego w domu, bo właściwie nie było takich osób chyba. Może jedna, może dwie, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, które się tak blisko kolegowały, bo nie bardzo się udawało z nim zaprzyjaźnić bliżej. Wiem, gdzie mieszkał, tylko tyle, ale nie wiem tylko z informacji od kolegów, że pochodził z rodziny inteligenckiej. Jego ojciec podobno był inżynierem, nie wiem w jakiej specjalności. I to są wszystkie moje wiadomości na ten temat, z tym, że to podobno, bo bardzo spokojni ludzie, nie można mówić o żadnej patologii wyniesionej z domu, w rodzinie. Matkę jego widywałem, bo on działała w szkole, była jakoś tam aktywna w komitecie rodzicielskim. Ojca nigdy nie widziałem, wiem tyle, że chyba w wojskowych zakładach remontowych pracował. Między innymi był dostarcza mu w jakiś sposób pośrednio te